Witam w kolejnych naszych rozmowach, dosyć ciekawych rozmowach, bo wieczornych rozmowach. Dzisiaj mam specjalnego gościa, on o tym nie wie, że ja ten wstęp nagrywam, ale to jest wspaniała osoba, Sylwia Kleczkowska, autorka publikacji Fatima, historia źle opowiedzialna. No jest to na tyle bardzo ciekawa postać, że szczerze powiem, od 20 lat zajmuję się objawieniami w Fatimie. Kończyła prawo, teologię, no a jej studia w sumie, które kończyła na Kulu, w dużej mierze przyczyniły się do tego, żeby dosyć dokładnie zastanowić się nad tym, co faktycznie działo się w Fatimie. I to jest najważniejsze i o tym będziemy dzisiaj mówić, przynajmniej zaczniemy mówić, bo to tych spotkań przewidujemy, że będzie troszeczkę więcej, więc dziś dopiero zaczniemy, liźniemy troszeczkę ten temat. Ja za chwileczkę pokażę Wam okładkę tej najnowszej publikacji Sylwii. Będziecie mogli pewne rzeczy też zobaczyć. Tutaj akurat jest napisane, że właśnie te badania nad Fatimą stały się jej pasją niejako. Ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat. W komentarzach zostawcie ślad, oczywiście lajkujcie. Publikacja, którą zobaczycie i na temat której troszeczkę będziemy mówić, nosi tytuł Fatima, historia źle opowiedziana. Zatem zapraszam do naszej dyskusji. Witamy serdecznie wszystkich. Dzisiaj, tak jak już wspominałem w tej zapowiedzi, jest oczywiście Sylwia Kleczkowska, wspaniały gość, który od wielu, wielu lat zajmował się kwestiami Fatimy. Dzisiaj troszeczkę chcieliśmy porozmawiać na tematy związane z pewnymi zjawiskami, które tam towarzyszyły, tym objawieniom w Fatimie, oraz na temat postaci Matki Boskiej. Witam cię serdecznie, Sylwio. Dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To zaszczyt dla mnie być tutaj. I powiem ci szczerze, że bardzo często po prostu ten temat Fatimy jakoś się tam przejawia, bo w ogóle jej objawienia się przejawiają, bo kwestia Fatimy, kwestia Medjugorje, no Medjugorje to jest w ogóle żywe, no nie, bo to jest kontrowersyjne bardzo. Fatima też jest na swój sposób jakaś tam kontrowersyjna. Niektórzy próbują ją utożsamiać troszeczkę z, nazwijmy to, z UFO, prawda, albo z jakimiś zjawiskami nadprzyrodzonymi ogólnie. Ja tam szczerze mówiąc jako teolog się zbytnio nie wypowiadam, bo tego tematu aż tak bardzo nie zgłębiałem, dlatego też ten głos oddałbym tobie. Wiem, że wspaniałą publikację przygotowałaś, nie wiem czy ona już wyszła, czy na dniach będzie wychodzić ogólnie. Wyjdzie, podobno ma być, pojawi się w księgarniach w połowie bądź w drugiej połowie lipca. Ale można ją sobie u mnie kupić bezpośrednio ode mnie. Dlatego też ja tą okładkę, którą przed naszą rozmową zamieściłem w tym naszym spotkaniu, żeby wszyscy mogli zobaczyć, i osoby, które są zainteresowane, na pewno w opisie ja zamieszczę namiary do ciebie, żeby mogły się z tobą skontaktować i ją po prostu dziękuję nabyć. Bardzo. No nie? A na pewno warto. Oddaję tobie głos na temat właśnie tych wszystkich zjawisk, które pojawiały się przy właśnie Fatimie, prawda? No i jakie te zjawiska towarzyszące były i też jako, jeśli chodzi o kwestię postaci Maryi. Oddaję tobie głos i zamieniam się w słuch jednocześnie. Powiedziałeś o Medjugorje. Medjugorje to są objawienia, które nie zostały zatwierdzone przez Kościół. Tak, Medjugorje nie. Medjugorje zostały nie. Co więcej, one nie dość, że nie zostały ogólnie zaakceptowane przez Kościół, przez Urząd Nauczycielski Kościoła, to jeszcze jest sytuacja, że zostały wręcz, bym powiedział, zakazane, bo został wydany dokument odnośnie Medjugorje, żeby tam nie organizować pielgrzymek, nie jeździć, czyli nawet nastawiono się troszeczkę anty. Co też, powiem ci szczerze, bardzo ciekawe jest, bo chyba ze 2 czy 3 tygodnie temu, nie wiem dokładnie, musiałbym zerknąć, Watykan wydał właśnie między innymi taki dokument dotyczący rozmaitych objawień, które mogą następować, mogą być... 17 maja go wydali. No właśnie, jakoś w ten sposób, że kwestia, że ma to iść w kierunku centralizacji, że tylko Watykan miałby się wtedy wypowiadać na temat, czy to jest prawdą, czy nie, bo do tej pory to pewne rzeczy mógł uznawać biskup, prawda? No ale,
To jest, powiem ci szczerze, z mojego punktu widzenia takie na dwoje babka wróżyła, bo z jednej strony Franciszek dosyć tam dobrze daje po garach, że nawet i bez tego dokumentu schizma nie jedna jest możliwa w kościele katolickim, moim zdaniem, bo szczerze mówiąc, kiedyś rozmawiałem z wieloma teologami i było takie powiedzonko właśnie, że no nie bądź taki święty, bo będziesz świętszy niż papież, nie? No to w chwili obecnej w zasadzie nie trzeba być za bardzo świętym, żeby być świętszy niż papież. Więc powiem szczerze, tak to ogólnie wygląda i no nie wiadomo, w jakim celu ten dokument jest, czy bardziej w celu zapobieżenia, nazwijmy to, tej schizmie ewentualnie jakiejś, która może nastąpić, czy bardziej przyczynienia się do niej, bo to też, mówię, na dwoje babka wróżyła. Ale wróćmy spokojnie do tematu związanego z naszą Fatimą. Oddaję to. Nasza Fatima jest chyba najfajniejszy z wszystkich objawień, bo jest świetnie udokumentowana, a te dokumenty na szczęście wszystkie, być może nie wiem czy wszystkie, ale bo nie miałam wejścia do archiwum, ale dokumenty w sanktuarium w Fatimie, dokumenty z protokoły przesłuchań, z dochodzenia parafialnego, z diecezjalnego procesu kanonicznego, listy świadków i wszystkie inne dokumenty, jakie tylko towarzyszyły tym objawieniom, zostały opublikowane przez sanktuarium w Fatimie i każdy może sobie je wejść i zobaczyć. Wejść i zobaczyć w sensie, że jeden z tomów jest opublikowany w PDF-ie na stronie sanktuarium, a inny trzeba sobie kupić. To jest slajdzik 12. Pokazuje przykładowe dokumenty. To sekundka, żeby wiesz, nie być gołosłownym, to ja wsadzę ten slajdzik 12, że będziemy tak, mogli to są sobie dokumenty, z których ja korzystałam przy pisaniu. Jasne, tak wyglądają te dokumenty, które właśnie z których Sylwia korzystała pisząc swoją pracę. Proszę. Z różnych lat są te dokumenty, ale tych dokumentów jest mnóstwo, mnóstwo, 8 chyba tomów. Nas interesują tylko te 1730, dlatego że one dotyczą przesłuchań dzieci. Te przesłuchania są najbardziej interesujące. I z tych będziemy korzystać. Okej. Okay. Czyli ogólnie, dla tych, co nie wiedzą, objawienia w Fatimie to jest seria 6 objawień, które miały miejsce od 13 maja do 13 października 1917 roku w Kowa da Iria. To jest miejscowość, to jest miejsce, właściwie pole, które znajduje się jakieś 2,5 kilometra od Fatimy. I to pole należało do rodziny Łucji, jednej z wizjonerek. Dzieci tam wypasały owce. Każdego miesiąca, 13 dnia o tej samej godzinie na krzaczku, ten krzak to był karłowaty dom, taki mały krzak jednego metra wysokości. Na tym krzaku objawiała się 70 postać, o której za chwilę powiemy. Według oficjalnej wersji była to Matka Boska, która pozostawiła dzieciom orędzie i przekazała im tajemnicę. Zjawienie się Matki Boskiej poprzedziło rok wcześniej pojawienie się anioła, trzykrotne. Anioł miał przygotować dzieci do objawień Maryi. Pojawił się 3 razy i chyba za ostatnim razem, jak był, udzielał im komunii pod 2 postaciami. Co wiemy zatem? Wiemy, że objawienia w Fatimie zostały zapowiedziane. Był to anioł. A tego anioła też możemy pokazać, to jest slajd 2. Tak wygląda rzeźba. Gdzie on się, tak wygląda rzeźba w Aliniusz, tam gdzie on się objawił. Jest trzyma. Sekundkę dali. O, proszę bardzo, tutaj mamy kwestię właśnie tego anioła. I taka jest oficjalna wersja. Objawienia trwały do października 13 i zakończyły się spektakularnym cudem słońca, o którym mówi się, że wszyscy byli jego świadkami, co jest nieprawdą. Bo Łucja nie była świadkiem tego cudu, ona w tym czasie miała wizję, więc Łucja już chociażby odpada. A teraz co na pewno wiemy? Wiemy na pewno, że objawienia zostały zapowiedziane, ale w prasie portugalskiej, w 4 dziennikach. Jeden w Lizbony i 3 z Porto. 10 marca
1917 roku. Diario de Notis. Na którym slajdzie też były te dzienniki, no nie? Tak, to jest na slajdzie piątym. Diario de Noticias ukazało się takie ogłoszenie z numerem, slajd piąty. Ogłoszenie, mowa jest o tym, że nie zapomnijcie o szczęśliwym dniu, który skończy się nasze męczeństwo. Wojna, którą przeciwko nam toczą, zakończy się. Podpisane jest C. Carlos Calderon, ten inicjał należał do niego. Była to czołowa postać grupy spirytystycznej z Lizbony. I to ogłoszenie, które się okazało w gazecie, w ogóle nie wzbudzało najmniejszych podejrzeń wtedy, w marcu, dlatego że Portugalia w 16 roku przystąpiła do wojny pierwszej światowej. Na początku 17 roku portugalski korpus ekspedycyjny wyruszył na front, a wziął udział w bitwach w maju, właśnie w miesiącu objawień. Więc jeżeli w tym ogłoszeniu mowa jest o jakiejś wojnie, którą przeciwko nam toczą, w marcu można było przypuszczać, że chodzi o pierwszą wojnę światową. Tym bardziej, że takie ogłoszenia w czasach 16-18 pojawiały się w gazetach bez przerwy. To była jakaś plaga taka ogłoszeniowa. Na slajdzie szóstym na przykład wkleiłam kilka takich ogłoszeń. Sekundka. Dajemy slajdzik szósty. To jest tylko przykład, że pojawia się... wzrok i słuch i oświadczyła, że wojna skończy się 17 października. Podobnie z każdej strony. I to, że to ogłoszenie, o którym przed chwilą mówiliśmy, pojawiło się 10 marca, ono nikogo nie zainteresowało. Ale po 13 maja sytuacja już była inna. Dlatego, że zwróćmy uwagę na numerację tego ogłoszenia. Jest 13.5.917. Zaczęto je od razu kojarzyć z objawieniami w Fatimie. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na slajd siódmy, sekundka. Jest ogłoszenie z dziennika w Porto, który wysłał podpisanie. Napisanym, przetłumacz nam, Journal de Noticias. Niedziela 13 maja 1917. I tytuł głosi: Wojna i spirytyzm. Sensacyjna wiadomość. Wczoraj otrzymaliśmy tekst, który tutaj przedrukujemy. 11 maja 1917 Antonio pisze: Panowie redaktorzy, zostało ogłoszone przez duchy, że 13 tego miesiąca będzie miało wydarzenie związane z wojną, które wstrząśnie wszystkimi ludźmi. Mam zaszczyt się podpisać, Antonio. I to ogłoszenie okazało się 13 maja. Dokładnie w dniu objawień fatimskich. To jest taka ciekawostka, mało kto o tym wie, prawda? Czy one mają związek z objawieniami w Fatimie? Trudno to powiedzieć. Dodam tylko, w jaki sposób tamto pierwsze ogłoszenie z marca, z 10 marca ukazało się w gazecie. Ta grupa spirytystyczna zebrała się w lutym na swej zwykłej sesji, tak jak się zbierają te grupy. I tam w pewnym momencie, prawdopodobnie był to sam Calderon, pod wpływem jakiegoś impulsu chwycił za ołówek i napisał wiadomość, pisał ją od strony lewej do prawej, przeciwnie, od prawej do lewej, przeciwnie. Także można by ją potem odczytać, przystawiając do lustra. Mhm. Jest to slajd czwarty. Sekundka. Bierzemy. Okej, okay, tak to wyglądało. I ta wiadomość została... Nie będę jej całej czytać, bo ona jest długa. Została podpisana przez Stella Matutina, czyli Gwiazda Poranna. Tak to podpisano. I co ta wiadomość mówiła? Że ona jest długa, można wsiąść sobie ją przeczytać, o czym tam jest mowa, ale jest tam jedno zdanie, które mówi, że dzień 13 maja będzie dniem wielkiego szczęścia dla dobrych dusz na świecie.
Miejcie wiarę i bądźcie dobrze. Ego sum caritas. Po tym seansie ta grupa spirytystów zdecydowała, że będzie śledzić wydarzenia i na dodatek na prawdziwość, że to wszystko, o czym oni tutaj, czego oni doświadczyli, na prawdziwość tego Calderon da ogłoszenie w prasie. I tak zrobił. I dlatego właśnie pojawiło się to ogłoszenie z 10 marca, o którym mówiliśmy, to z dziwną numeracją. 13 marca pojawi się w Porto od Antoniego wiadomość mniej więcej podobna. Nigdy nikt się nie doszukał jakichś powiązań między tymi dwiema grupami. Nie wiemy, czy one się ze sobą komunikowały, czy nie. Prawdopodobnie nie, ale głowy za to nie dam. Co jest faktem? Faktem jest tylko to, że w prasie te ogłoszenia się ukazały i możemy je sobie oglądać w archiwum gazety jednej, drugiej, trzeciej i czwartej, bo ukazały się w 4 dziennikach. To już wiemy. Zbliża się dzień 13 maja, prawda? Bohaterami naszych objawień jest oficjalnie jest troje dzieci i Matka Boska. W rzeczywistości jednak było to czworo dzieci, dwie Matki Boskie i anioł. O, to jest ciekawostka, nie każdy wie. Zanim jednak do tego doszło, może to przy okazji chciałam powiedzieć o czymś innym, ale na slajdzie 9 mamy naszych. Ja muszę wizjonów. Szybciorem obrabiać, wiesz, żeby zdążyć. Tutaj mamy na tym slajdzie i Lucję, i Franciszka, i Hiacyntę, tą trójkę dzieci, prawda? Zdjęcie zrobione, koloryzowane, zdjęcie z 13 października, po cudzie słońca. Mhm. Bardzo ładne zdjęcie, ładnie ich przedstawia. Te dzieci 13 maja 1917 roku, to była niedziela, po mszy świętej miały takie umówione miejsce spotkań, było studnia niedaleko ich domu, zebrały się tam i poszły wypasać owce, tak jak wszystkie dzieci na wsi tam robiły, to nie był żaden wyjątek. Poszły wypasać trzutkę na pole Cova de Iria, takie sobie wybrały. I tam około południa nagle zobaczyły błyskawice, tak one mówiły, błyskawice, ale nie wiem, czy to był piorun kulisty, mnie się to tak bardziej kojarzy, taki błysk światła zobaczyły, bez grzmotu. I Lucja pomyślała, że być może zbliża się burza, co nie było niczym wyjątkowym. I zaczęli ze strachu zaganiać owce, żeby wrócić do domu. W tym czasie pojawił się drugi taki błysk i wtedy na tym krzaku, przypomnę, że on miał metr wysokości, na tym krzaku ukazała się postać, której Franciszek pierwotnie nie widział. Lucja, która nawiązała już dialog z tą postacią, w pewnym momencie mówi: to pani jest z nieba, a Franciszek pani nie widzi? I postać ta powiedziała jej: powiedz mu, żeby zmówił kilka zdrowaś Mario, to mnie zobaczy. Franciszek sięgnął do surduciku swojego po różanie, te dzieci chodziły zawsze z różańcem, i zmówił 6-7 zdrowaś Mario i zobaczył tę postać. Tak naprawdę dokładnie to on ją zobaczył dopiero 13 października, ale od tego momentu mógł już ją widzieć. Franciszek był jedynym dzieckiem, które nie słyszało tego, co ona mówi. Tylko Lucja i Hiacynta słyszały i widziały. Hiacynta nigdy nie rozmawiała z tą postacią i też mówiła, że ta postać nigdy nie patrzyła na nikogo innego, tylko na Lucję, nie rozglądała się na boki. I zwracała się tylko do Lucji. Kiedy mówiła, nie otwierała ust. One ją słyszały w głowie i słyszały we własnym języku. Po tych wydarzeniach, a jeszcze to nie jest koniec tego maja. Maj to jest ciekawe wydarzenie. Oni sobie tam rozmawiają z tą postacią i w pewnym momencie Franciszek zauważa, że owce, zwróćmy uwagę, jakie te dzieci są, dla nich, mimo że widzą, że się dzieje jakaś sensacja, ważne są owce, zwierzęta. Zwierzęta wchodzą w szkodę i Franciszek chce pobiec, żeby je zagonić z powrotem. A wtedy ta postać powiedziała Lucji, żeby tego nie robił, bo one i tak, jak tam wejdą, to niczego nie zjedzą. W tym czasie pojawia się następna postać, pojawia się żona właściciela pola, która zauważa te owce w szkodzie i zaczyna wrzeszczyć, że co wy sobie tam myślicie, nie wiadomo, zamiast zajmować się zwierzętami, pobiegła po swojego męża,
Mąż przybiegł po jakimś czasie, już po skończonych objawieniach, i okazało się, że te owce rzeczywiście tam weszły, a żadnej szkody nie narobiły. Dzieci potem szły do domu i mówiły, i zachwycały się tym faktem. O, weszły w szkodę, niczego nie zjadły, niczego nie stratowały. Usłyszała to jedna z głównych postaci objawień fatymskich, Maria Carreira. Ona później opiekowała się kapliczką, dlatego miała przydomek Maria Kapliczka. Usłyszała to, co dzieci mówią, i poszła sprawdzić w pole, czy rzeczywiście tak było. Tak było, żadnej szkody na polu nie zobaczyła. Dla niej to był wielki znak. Od tego momentu przychodziła w miejsce objawień co miesiąc. I jest to jeden z głównych świadków na temat zjawisk, które się tam pojawiały. A bardzo często pomijany świadek, prawda? Mało się o niej mówi. Bo mówi się o tej trójce, a o Marii Carreirze nie mówi się w sumie. Bo ona nie widziała objawień. Mhm. Ona widziała, ani postaci nie widziała. Ona tylko usłyszała o tych owcach i poszła sprawdzić. Mhm. Ale to nie jest czwarty wizjoner. No. Czwartym wizjonerem jest jeszcze dwie dziewczynki. Jak Lucja, jak Hiacynta wróciła do domu, to pierwsze co, jeszcze na progu powiedziała swojej mamie, Olimpii de Jezus, że zobaczyła Matkę Boską. I oczywiście były śmiechy, chichy, że musisz być święta, skoro Matka Boska ci się objawiła, ale mała tak się upierała. A Franciszek potwierdzał, że taka prawda, że ostatecznie wieczorem w obecności ojca i wuja jeszcze raz opowiedziała to, czego była świadkiem. I wtedy wuj zawyrokował. Skoro dzieci widzą piękną, jasną postać, no to kto to może być, jak nie Matka Boska? I klamka zapadła. Już w lipcu nazywano tę postać Matką Boską. W październiku sprzedawano... Przed objawieniami, bo 13 października miał się dokonać wielki cud, tam przyjechało ponad 70 tysięcy ludzi. Sprzedawano już obrazki z Matką Boską Fatimską, z dziećmi i z Matką Boską Fatimską, mimo że Kościół nie wydał żadnego jeszcze oficjalnego dokumentu tego potwierdzającego. Ani sama Lucja też nie powiedziała, że to jest Matka Boska. Ta wiadomość po pierwszych objawieniach rozeszła się szybko, zwłaszcza jak Hiacynta wszystko opowiedziała, rozeszła się po okolicy i dotarła w końcu do uszu siostry Lucji. I ta wezwała do siebie Lucję i mówi: słuchaj, czy to prawda, co tutaj ciotka Olimpia opowiada, że ukazała wam się Matka Boska? A Lucja mówi: a skąd wiesz, no bo Hiacynta się wygadała. I Lucja mówi: a prosiłam, żeby nie mówić. I wtedy jej siostra mówi: dlaczego? I Lucja odpowiada: bo ja nie wiem, czy to jest Matka Boska. To była bardzo mała, piękna pani. Tyle powiedziała. 2 tygodnie później wiadomość o tym dociera do uszu proboszcza. Mamy go na slajdzie 10. Sekundka. To jest ksiądz Manuel Ferreira. Proboszcz, ważna postać, więc go wrzucamy. Ja był proboszczem parafii w Fatimie. Wezwał do siebie 20 chyba, dokładnie 2 tygodnie później, wezwał do siebie Lucję, wysłuchał tego, co ona ma do powiedzenia, i sporządził protokół. Notatki. Po prawej stronie slajdu widzimy protokół, ja to nazywam protokołem, to są jego notatki, które on robił po każdym objawieniu. Ta notatka, którą widzimy po prawej stronie, pochodzi z lipca. A dlaczego ją tu umieściłam? Specjalnie ją tu umieściłam, bo w lipcu, jak wiadomo, według oficjalnej wersji Matka Boska miała pokazać dzieciom piekło i ujawnić tajemnicę, a ten protokół nie zawiera nawet jednego słowa o tajemnicy fatimskiej, żadnego. Za to ma bardzo ciekawą informację, bo tam ksiądz Ferreira przesłuchuje Lucję, później przesłuchuje Hiacyntę. I jest to objawienie trzecie, czyli dziewczynki powinny widzieć Matkę Boską, dziewczynki i ich Franciszek, 3 razy, maj, czerwiec, lipiec. Tymczasem ksiądz Ferreira pisze: Hiacynta powiedziała, że widziała tę postać 4 razy. 3 razy w Cova Iria na krzaku i raz u siebie w domu przy wejściu na strych w nocy, kiedy wszyscy spali. Nic nie powiedziała ta postać. To jest protokół z lipca.
Jednak w maju, kiedy przesłuchiwał dzieci, zanotował wszystko, co ona mówiła, Łucja, i powiedział, że nie wydaje mu się, żeby to było objawienie pochodzące z nieba, bo w takich wypadkach zjawa, czy zjawiająca się postać, zwykle prosi, żeby poinformować proboszcza albo spowiednika o tym, co się dokonało, a ta tutaj, Skowada Iria, wręcz przeciwnie. Wycofuje się jak tylko może. I stwierdził, że to może równie dobrze być zwiedzenie diabła. Zobaczymy. Przyszłość pokaże, co mamy o tym myśleć. On później co miesiąc spisywał takie notatki z objawień, w których pisał dokładnie to, co dzieci mówiły. Po zakończeniu objawień wystosował odpowiednie pismo do biskupa. Biskup zarządził przeprowadzenie dochodzenia parafialnego, które prowadził ksiądz Ferreira i jeszcze i wikariusze z dwóch sąsiednich parafii. Ich zadaniem było zebranie jak największej ilości świadków, przesłuchanie ich, sporządzenie protokołów. Dochodzenie parafialne zakończyło się z przygotowaniem sprawozdania, którego autorem był ksiądz proboszcz Ferreira, i wysłał on to swoje sprawozdanie wraz z przesłuchaniami świadków do biskupa w 1919 roku. Wszystkie te dokumenty stanowią część tych dokumentów, które pokazywaliśmy wcześniej. One później stanowiły ważne dowody w diecezjalnej komisji kanonicznej, która miała zatwierdzić, czy to były objawienia prawdziwe, czy nieprawdziwe. I to jest nasz ksiądz proboszcz. On się pojawił w Cova da Iria tylko jeden raz w październiku. Wcześniej unikał jakichkolwiek kontaktów. Przybył w październiku i jeden raz. Dlaczego? Dlatego, że w tym okresie w Portugalii to był okres pierwszej republiki, w której rządzili masoni. Kościół był prześladowany, okrutnie prześladowany. Zginęło w 1915-1917 zginęło 4000 katolików i spalono 100 kościołów. To więcej katolików zginęło w Portugalii niż tych wyprawionych wówczas na front. Na froncie francuskim. Czyli normalne prześladowania. I kościół, objawienia w Fatimie nie były mu w ogóle na rękę w tym ciężkim okresie. Nie były na rękę republice, która walczyła z katolikami i oświadczyła, że potrzebuje dwóch pokoleń, żeby w ogóle skończyć z katolicyzmem w Portugalii. I nie było na rękę kościołowi, który chciał w jakikolwiek sposób łagodzić tę sytuację. Księża byli prześladowani, zabraniano im chodzić w sutannach, żaden biskup nie przebywał w swojej metropolii. Po prostu katolicka rzeź odbywała się w tym okresie. Księża przebywali do Cova da Iria mimo to, zwykle jednak bardzo dyskretnie i starali się nie wzbudzać zainteresowania. I to by tłumaczyło, dlaczego proboszcz też zachowywał się w taki sposób dyskretny. 13 września za to, czyli w piąte objawienie, przybywa do Fatimy, slajd 11, przybywa Nuno Formigão. To jest wysłannik patriarchatu z Lizbony. Ten po prawej stronie, tak? W tym okresie zamknięto prawie wszystkie wydziały teologiczne i z 8 z 13 seminariów. I on przybył jako wysłannik patriarchatu, żeby zaobserwować, co się dzieje, dyskretnie, bardzo dyskretnie. I w czasie tego piątego objawienia, które obserwował z oddali, zauważył przyćmienie słońca, które było jednym ze znaków, ze zjawisk towarzyszących objawieniom. I on to zaobserwował, ale nie skojarzył tego z czymś nadzwyczajnym. Uważał, że skoro są w górach, to jest to coś normalnego. Po tej pierwszej wizycie w swoich notatkach odnotował, że on nie widzi żadnej nadprzyrodzoności, jaka by się mogła tam odbywać. Niemniej wrócił do Fatimy dwa tygodnie później i 27 września przesłuchał Łucję, Franciszka i Hiacyntę. Później przesłuchiwał je kilkakrotnie. On jest nazywany
czwartym wizjonerem fatimskim, jest nazywany apostołem Fatimy. On był wielkim propagatorem Fatimy, bo mimo tego, iż on nie wierzył na początku, zachowywał się z dystansem do całych objawień, to on był świadkiem cudu słońca w październiku i to przeważyło szale. Od tego momentu po prostu uwierzył, że to Matka Boska przybyła na te niegościnne pola. Później w 22 roku on został przewodniczącym diecezjalnej komisji kanonicznej do spraw wydarzeń w Fatimie. Już nie, niestety, nie, co tu kryć, no nie był obiektywną postacią, bo występował z pozycji człowieka, który uwierzył i był wielkim propagatorem Fatimy. To postępowanie kanoniczne trwało do 30 roku, zakończyło się sporządzeniem raportu i normalnie biskup uznał, że objawienia w Fatimie były objawieniami maryjnymi, zatwierdzono kult i zezwolono na ten kult i to cała historia z tym związana. My jednak wracamy do naszych wizjonerów, którzy są w maju. 13 maja zobaczyli postać. Ksiądz Ferreira ich przesłuchuje. Na slajdzie 15 mamy pokazany taki właśnie fragment dokumentu. Sekundka, ja go pokażę. Jest po portugalsku oczywiście. Ale widzimy data, około 27 maja, Fatima, przesłuchanie padre, czyli księdza Manuela Marqueza Ferreira, proboszcza w Fatimie, przesłuchanie Łucji de Jesus Santos w sprawie pierwszego objawienia. To na stronie 30 mamy w czerwonym kółeczku zakreślone. Łucja powiedziała, że wszyscy tam byli, w sensie wszystkie dzieci. Franciszko zobaczył ją dopiero, kiedy odchodziła. Łucja powiedziała, że siedzieli, kiedy pojawiła się pani od strony Fatimy. Najpierw zobaczyli błyskawice, podnieśli się, zaczęli zaganiać owce, żeby odejść. Potem zobaczyli drugą błyskawicę i kobietę na szczycie tego krzaczka. Ubrana była na biało, na nogach miała białe skarpety. Spódnica była biała, pozłacana, takie coś jak ja mam, kazaku, góra biała, manto to jest coś jak płaszcz peleryna, zarzucało się to też na głowę, tak w Polsce chyba na wsi zapaski. Poncia chyba to się kiedyś nazywało. Czy zapaski noszono, że można było mieć tu i zakrywało się głowę. No ta postać akurat miała okrytą głowę tym manto i ono sięgało jej do rąbka spódnicy. Ta peleryna płaszcz nie była pozłacana, a spódnica była cała pozłacana i przetykana wzdłuż i w poprzek sznureczkami ze złota. Miała małe kolczyki, ręce miała tak wyprostowane w ten sposób, ona zaraz się o tym dowiemy, i kiedy mówiła, czyli kiedy rozmawiała z dziećmi, ale nie otwierała ust, rozkładała ręce na szerokość ramion. I to jest pierwszy protokół i pierwszy opis postaci, która pojawiła się w Quo Vadire. W czerwcu, ja mam ten protokół z czerwca, mam tutaj u siebie na komputerze, w protokole z czerwca jest dodane, że miała tutaj ten płaszcz, się kończył takimi przy mankietach, takimi sznureczkami również, ale to są takie detale ubioru, że miała łańcuszek na szyi, na tym łańcuszku zawieszony był medalion, czyli kula, bo Łucja w swoim pierwszej relacji z objawień, która spisała w 22 roku, mówiła, że to była kula. W tym protokole jest napisane, że miała taki medalion, z którego wystawały kolce. Jak on mógł wyglądać? Mam tu książkę Finy d'Armady i Fernandesza. To są profesorowie, którzy się zajmowali objawieniami i pierwsze osoby, które w ogóle weszły do archiwum i miały czynność z tymi dokumentami. Dlaczego pani Fina weszła do archiwum? Ona dostała stypendium na pisanie
doktoratu o kobietach pierwszej republiki. Pierwsza republika to jest 1026 i siostra Lucja się świetnie łapała w ten przedział i poprosiła sanktuarium o dostęp do dokumentów, które ją interesowały i te dokumenty jej dostarczono. Ona mogła z nich korzystać, jakie się podobały. Jak zaczęła je czytać, to się okazało, że tam się znajdują dziwy i cuda. Niemniej ta kula, o której mówiłam, to nie jest kula, którą dzieci widziały, ale w 1968 roku w Argentynie, nie wiem, czy będzie widać, gdzie my jesteśmy tu, w Argentynie jeden człowiek spotkał postać, która miała właśnie taką kulę. Widzicie ją tutaj? Widać, widać. Tak, z kolcami. Ta postać w Fatimie miała taką kulę zawieszoną na łańcuszku, sięgała ona jej do pasa i ona przy tą kulą kręciła i z tej kuli też wyskakiwały kolorowe światła. Pozostałością tej kuli, o której ja mówię, jakbyśmy się uparli, bo nigdzie tego oczywiście nie ma, ale jak się uprzemy, to jak widzimy figurę Niepokalanego Serca Maryi. Tą, co podesłałaś mi, tak? Tak, taką kolorową. No to już, biorę, przerzucam, żeby było widać. Nie to? A ty widzisz to, co ja pokazuję, tak? O, to elegancko, no to dobra. Możemy się zatrzymać przy tym. Ale to poczekaj, to ja dorzucę jeszcze drugą. Będziemy mieli od razu dwie. Poczekaj, żebyśmy mogli sobie porównać, bo chodzi mi o to, że jeżeli pokażę, żeby twój głos też na tym był, nie? Chodzi ci o tą z wisiorem, tak? Tak, tak. No to już... Chodzi mi właśnie o ten wisior. Aha. Już, sekundka. A, to bardzo fajnie, że ciebie widać i że ty to widzisz, co się dzieje. Dobra. Ja pokażę te dwie. Chodzi o tą białą. Ale po... No, mów troszkę. Bo pytanie, czy jak ja to pokazuję, to po prostu ciebie słychać też. To jest właśnie ciekawa sprawa, nie? Ten element. No ale wiem, że teraz na pewno wchodzi to, co ja mówię, więc tutaj ja mogę powiedzieć, że na tym widać ten element, no nie? Sekundka, bo ja się zastanawiam, czy ciebie słychać, jak ja to pokazuję, dlatego ja tak szybko pokazywałem, no nie? Ale dobrze, zrobimy slajd 14. Bardzo dobrze, zrobimy slajd 14. Żeby było widać, jak wygląda Matka Boska Fatimska, tak? Na slajdzie 14, żeby można ją porównać z tym, co dzieci mówiły, co widziały. Jasne, sekundka. W kaplicy objawień. Ja to przerzucam, bo nie jestem do końca pewny, wiesz, czy jak ja pokazuję, to ciebie słychać. Dlatego po prostu powiedz, co masz powiedzieć, ja na sekundę wrzucę, żeby to można było zobaczyć, nie? W lewym górnym rogu jest figura Matki Boskiej Fatimskiej. Ta figura znajduje się w kaplicy objawień, a po prawej stronie mamy rzeźbiarza. To był taki Michelangelo portugalski. On nigdy nie rozmawiał z dziećmi. Informacji na temat, jak ta postać wyglądała, dostał od księdza Formigą. Pod spodem, na dole jest Matka Boska Nossa Senhora de Lapa. Tworząc figurę Matki Boskiej Fatimskiej, najprawdopodobniej wzorował się na tej figurze z dołu. Za to te slajdy, które pokazywaliśmy wcześniej, te z wisiorami, ten slajd brązowy, w 1947 roku przybył do siostry Łucji, a my z Nowego Jorku, taki ksiądz McGlynn, on był rzeźbiarzem. Przywiózł ze sobą figurę, którą wyrzeźbił Matki Boskiej Fatimskiej i myślał, że zachwyci siostrę Łucję, a ona była wręcz oburzona. Zezwolono mu na pobyt w zakonie i on, słuchając instrukcji Łucji, jako
Jedyny, który słuchał jej instrukcji, wyrzeźbił figurę Matki Boskiej i my ją właśnie widzimy. To jest ta na brązowym tle. To poczekaj sekundkę. Ja ją pokażę tylko jeszcze raz, tą figurę na brązowym tle. Sekundkę, dobra? No jasne. I to jest jedyna figura, przy powstawaniu której Łucja brała udział. Co prawda 30 lat później, ale tak. Ta, co jest Fatim, do której wszyscy jeżdżą się modlić, nie. Wyrzeźbił ją Tedim i nie miał kontaktu z dziećmi. Postać, która pojawiała się w Kowa da Iria, dzieci mówiły, że miała wzrostu, wiemy, że miała wzrostu około 1,20 m. Skąd wiemy? Bo jeden z księży, który przysłuchiwał Łucję, pytał, jak ona jest wysoka, jak duża. I ona wtedy powiedziała, o tak jak Albina, kuzynka Łucji, a Albina miała 1,10 m wzrostu. I oni ją zmierzyli, stwierdzili, no dobrze, to taka postać się na tym krzaku ukazuje, 1,10 m. Miała spódnicę, białe skarpety, spódnicę wąską do kolan, przecinaną tymi sznureczkami, pelerynę, którą zakładała na głowę, złożone ręce i tylko ruszała rękoma, nie ruszała żadną inną swoją kończyną. Jak mówiła, nie otwierała ust. Na sukni miała dwie sześcioramienne gwiazdy zwrócone jedna w stronę drugiej. Te gwiazdy były istotnym elementem, Łucja nie wiedziała, dlaczego są i czemu one służą, ale miały być. Obecnie figury mają tylko jedną gwiazdę i to pięcioramienną na dole. Tak naprawdę były dwie sześcioramienne i miała na łańcuchu tę kulę, którą kręciła sobie, a jak nie kręciła, jak rozmawiała z Łucją, to rozkładała, o tak pokażę, rozkładała ręce na szerokość ramion. Jest jeszcze jeden ciekawy element jej wyglądu, który fascynował dzieci najbardziej, to były oczy tej postaci. Zauważmy, że to jest Fatima, mniej więcej, no nie jest połowa, ale mniej więcej połowa. Dzieci mówiły, ta pani miała czarne oczy. Tam wszyscy mają czarne oczy, taki naród. A on, każdy, kto z nimi rozmawiał, twierdził, no widać, że oczy to był ten element, który najbardziej fascynował dzieci. I jakie te oczy mogły być? Ja tak sobie myślałam, no czarne oczy, czarne źrenice, to nic nadzwyczajnego. Być może ona miała całe gałki oczne czarne. I dlatego te dzieci tak się fascynowały oczami, no bo innego wytłumaczenia nie znajduję. Jak można się w tym rejonie fascynować czarnymi oczami, jak wszyscy mają czarne oczy? Co jeszcze? Nie było widać jej włosów w ogóle, były zakryte i nie było widać uszu. Jedna z kobiet, która odwiedziła Fatimę w 1918 roku, miała takie szczęście, że rozmawiała z dziećmi i z tej rozmowie usłyszała od nich, że ta pani miała na głowie, Franciszek mówił, no coś miała na głowie, a Łucja mówiła, że nazywała to koszykiem. Taki koszyk jak takie stare koszyki bez uszu, takie na chleb albo na warzywa, coś takiego. Miała to na głowie i to zasłaniało jej włosy i uszy. A mimo to one mówiły, że miała malutkie kolczyki, takie żółte, okrągłe, bardzo blisko uszu, przy szyi. Czyli z dwóch stron miała ten kask na głowie i z dwóch stron dwa małe, żółte obiekty. Na to miała zarzuconą pelerynę, pelerynopłaszcz, prawda, bo tutaj wchodziły ręce też w tę pelerynę, który sięgał jej do końca spódnicy. A spódnica, niestety, to był wielki problem, spódnica sięgała do kolan. Tylko. Potem ksiądz Formigał nie mógł tego przeżyć, tej spódnicy. Uważał, że to być może to zwiedzenie diabła, a może dzieci czegoś nie widzą, bo spódnica była wąska i krótka i za Chiny nie chciała zejść na dół. Nawet w październiku, w czasie ostatniego objawienia, kiedy przesłuchiwano Łucję na pytanie, jaka była spódnica, znowu spódnica była krótka. I ta spódnica jest problemem. Dla księdza Formigał to był problem. Naprawdę to był problem. Tak wyglądała postać, która objawiała się dzieciom. Czy przypomina ona Matkę Boską? No, nie bardzo. Tę, o której mówimy. Z dokumentów, które będziemy mogli w książce prześledzić, wynika, że była to bardzo piękna postać, o ciemnych oczach, o czarnych oczach.
Łucja mówiła, była jak lalka, która mówi. I na pytanie, dlaczego Łucja odwraca wzrok, kiedy z nią rozmawia, Łucja odpowiadała, bo bije od niej takie światło wokół głowy, które nie pozwala na nią patrzeć. Wzrostu, jak mówiliśmy, miała tam około 110 cm. Wygląd na 12-15 lat. Ubrana w suknię, spódnicę do kolan, płaszcz peleryna sięgający do rąbka. Na głowie miała coś, co zakrywało uszy i włosy. Po obu stronach szyi dwa okrągłe przedmioty, które dzieci nazywały kolczykami. Na szyi ten łańcuszek, na wysokości pasa zakończony kulą. Ona przy tej kuli manipulowała. Nadchodziła zawsze ze strony wschodniej, osiadała na krzaku. Kiedy odchodziła, odwracała się plecami, nóżki, tak stópki tak na dół, skręcała, wykręcała i wracała z powrotem tą samą drogą, którą przyszła. Dzieci wodziły za nią wzrokiem i mówiły, że ona zanika. Najpierw przestają widzieć jej głowę, potem ramiona, a na końcu są stopy. Ostatnią rzeczą, którą widzą, są stopy i jak znikną stopy, mówiły to, niebo się zamyka i już jej nie ma. Tak opowiadały. Mówiły, dosłownie mówiły, niebo się zamknęło, pani już odeszła. I to jest ta cała postać. Tak wyglądała zgodnie z dokumentami, które śledzimy. Fina, mamy taki slajd, nie wiem czy on jest, ta pani Fina Darmada, o której ja mówiłam, jej mąż przygotował, może ja to pokażę, jej mąż przygotował rysopis tej postaci, narysował go. I gdzie to jest kamera? O. Tak ją przedstawił. Nie jest to dokładny opis, bo spódnica tu sięga za kolano, powinna sięgać do kolan. I peleryna musi być na głowie, musi zakrywać głowę. A te sznureczki, o których mówiliśmy, to właśnie były takie, ten jej ubiór był przetykany takimi sznurami wzdłuż i w poprzek i złocenie było tam wtedy największe. Ale mniej więcej tak, jak czytałam te opisy, to mniej więcej tak to ta postać wyglądała. Tylko bym skróciła spódnicę i zakryła głowę. No i tutaj te żółte obiekty. Tak wyglądała postać objawiająca się dzieciom. Czyli jesteśmy przy tym. Okej. Ja myślę, że to jest dobry wstęp, bo 45 minut rozmawiamy. Ja też powiem ci szczerze, nie jestem do końca pewny tego, czy jak ja przekładałem te fotografie, to jak ty na podkładzie mówiłaś, czy to było słychać, dlatego starałem się to dosyć szybko przekładać, prawda? Zaraz sprawdzimy za sekundkę. Na pewno do tematu związanego z Fatimą jeszcze wrócimy. Ja ci powiem tylko takie moje refleksje. No, wiesz, ja jako teolog dogmatyk to mówię otwarcie jedną rzecz. Nie ma żadnego obowiązku wierzenia w jakiekolwiek objawienia, prawda? Jeżeli komuś one dają motywację do tego, żeby on dają mu wiarę, nie? Albo siłę, to nie ma sprawy. Jeśli komuś, załóżmy, by przeszkadzały, no to też nie ma sprawy, że nie musi wierzyć tak naprawdę de facto, nie? Natomiast to, co wyciągnąłem z tego, załóżmy, co mówiłaś na temat tego, że jeszcze nie zostało w ogóle powiedziane, że jest to Matka Boska Fatimska, a już interesik szedł, no nie? Czyli już jakieś obrazki sprzedawano, to mi się przypomniała taka rzecz, poniekąd też jest ona związana z Matką Boską Fatimską. Kiedyś byłem, wiesz, w Częstochowie i tam oczywiście wszystkie stragany i na tych straganach oczywiście Matka Boska Częstochowska, no bo przecież jaka inna, no nie? No i nagle przy jednym z tych straganów pojawiła się babka, która właśnie nie chciała Matki Boskiej Częstochowskiej, tylko chciała Matkę Boską Fatimską, nie? I pamiętam, jak podchodzi do tej babki na straganie i mówi, że z tekstem, że no dobrze, dobrze, ja tu widzę to wszystko, nie? I kwestia jest tego typu, że no ale ja chciałam Matkę Boską Fatimską, nie? A ta babka z tego straganu mówi, no nie, ja mam, wie pani, Częstochowską, ale to są siostry, nie? Także coś z tego jest, to mi się kojarzyło z tym interesikiem. Albo drugie, nie wiem czy wiesz, ja 18 lat spędziłem jeżdżąc śladami świętego Pawła, bo jak skończyłem teologię, to wpadłem na pomysł, że chcę zwiedzić wszystkie miejsca, gdzie był święty Paweł i docierałem do takich miejsc, gdzie nawet wycieczki nie docierają. Zrobiłem z tego dwie książki śladami świętego Pawła, teraz jest trzecia, taki tryptyk chciałem skończyć.
na temat świętego Pawła i pamiętam, trafiłem do jednego miejsca gdzieś tam w prawosławiu, gdzie sprzedawali ikony. No i sobie zapragnąłem, że wezmę, kupię sobie ikonę ze świętym Pawłem, bo tych różnych ikon jest masa. No a ja akurat chciałem mieć taką pamiątkę z tych wypraw Pawłowych, że będę miał ikonę ze świętym Pawłem. No i wszedłem, to był taki potężny hangar, były naprawdę, połowa hangaru była to ikony srebrne tańsze, a druga to były takie pozłacane, złocone, więc one były droższe, ale tych ikon to były tysiące, powiem ci uczciwie, naprawdę, jak weszłeś, to jak potężny hangar z potężnymi ikonami. No i ja do tego mnicha mówię, że chciałem kupić ze świętym Pawłem ikonę, no nie wiem czy mamy, nie wiem czy mamy, ja mówię, no ale by mi zależało, bo chciałem kupić tego świętego Pawła na pamiątkę. A ten do mnie mówi, a nie chcesz może Atanazego? Mamy promocję na Atanazego, nie? A ja mówię, no ale kurna, nie, no ja przyjechałem tu po świętego Pawła, nie po świętego Atanazego po promocji, no nie? I właśnie mi się to skojarzyło z tym, co ty mówiłaś właśnie, że ten interesik szedł już tam w Fatimie, no nie? Pomimo tego, że nikt de facto nie powiedział, że to jest ogólnie... Nie, i ważne jest, że kościół był zdystansowany. No, Nie ale zabije. wiesz, też nie wiem, czy... Kiedyś na moim kanale dotarłeś do takiej sytuacji, bo ja tam pokazywałem zdjęcie z Medjugorje z kolei, nie z Fatimy, tylko z Medjugorje. Była taka sytuacja, że nawet może ci podeślę, to sobie obejrzysz. Mam takie tajemnicze zdjęcie z Medjugorje. Była sytuacja, że w Szwajcarii był jeden gościu bardzo bogaty, który miał firmę sprzedającą rzeczy dentystyczne, więc to był bardzo bogaty gościu, majętny dosyć. On był protestantem, no i sprzedał tą całą firmę. Wstąpił sobie do zakonu jednego i za pieniądze z tej firmy kupił taki potężny hotel na szczycie góry. Nazwał go Pax Montana. No i tam, jak ktoś się zjawiał, to on mszę dla niego odprawiał. Taką pustelnię sobie po prostu zrobił. I on się fascynował różnymi objawieniami. Między innymi Fatimą też, ale i Medjugorje przede wszystkim. Pojechał kiedyś do Medjugorje. Oni robili tam. Pojawiła się Matka Boska. Załóżmy, że Matka Boska, no pojawiła się postać, wszyscy robili zdjęcia, on zrobił zdjęcie. Jak wywołał, to na zdjęciu, które wywołał, była ta postać. Natomiast jak chciał wywołać drugie zdjęcie i kolejne, to już na kolejnych zdjęciach tej postaci nie było. Tak ciekawie się zdarzyło, że ja to zdjęcie mam, ponieważ ja w Szwajcarii robiłem za archiwistę i akurat musiałem rzeczy po nim sprzątać. W tej chwili jest proces beatyfikacyjny tego zakonnika ogólnie. No, on był niesamowitym egzorcystą w ogóle. No i ja patrzyłem, to była też ciekawa postać, ja ci wezmę, podeślę ten film No, z tym. a jak ona wyglądała? Powiem ci szczerze, jak chcesz zobaczyć, jak ona wyglądała, to wpisz sobie na YouTubie coś takiego, objawienia w południowej Afryce. To są objawienia z RPA i tam zobaczysz, jak ludzie stoją, patrzą w niebo i na niebie pojawia się postać, która idzie, prawda? I ta postać z tego Medjugorje wyglądała kompletnie, totalnie jak ta postać z tej południowej Afryki. Ale ja ten filmik z tym zdjęciem tobie podeślę. To będziesz mogła sobie zerknąć. Ciekaw jestem w ogóle twojej, tak na marginesie. Ta Fatimie nigdy nie powiedziała, że jest Matką Boską. Nigdy. No Nie właśnie. powiedziała, nie powiedziała, nawet w październiku miała w końcu ujawnić, kim jest i dokonać cudu. Ten cud to był wyżebrany przez Łucję. To w sumie w protokołach jest napisane: zbudujcie tu kapliczkę dla Pani Różańcowej, módlcie się, a w nawiasie ksiądz napisał: Łucja nie jest pewna, czy ona tak powiedziała, czy jestem Panią Różańcową. Ona nigdy nie powiedziała, że jest Matką Boską. Nigdy. No zgadza się. No i to jest właśnie też ciekawe. Ja myślę, że Fatima, tak samo jak i Medjugorje czy Kibeho, kryją wiele tajemnic. Ja na przykład, wiesz, akurat jestem z Płocka. W Płocku były dwa objawienia dosyć ciekawe, jeśli już jesteśmy przy tematach maryjnych, dlatego że obok mnie w kościele Jana Chrzciciela Mateczka Kozłowska miała objawienie i O. powstali Maria Vici. Natomiast może 300 metrów dalej Faustyna miała objawienia. Co ciekawe, Identyczne. identyczne. Co ciekawe, te objawienia się kompletnie nie różniły i co ciekawe, te postacie nie mogły się spotkać w życiu, ani ich spowiednicy. Jedne objawienia zostały uznane, drugie nie. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Jedna miała spowiednika i druga miała spowiednika. Prawda? I efekt był taki, że spowiednik powiedział, wiesz, słuchaj, siedź w kącie bałamącie, przyjdzie czas, znajdą cię, ale się nie wychylaj, nie? No i Faustyna posłuchała tego spowiednika, natomiast Mateczka Kozłowska zebrali trzech biskupów, był biskup płocki, łódzki i włocławski.
No i ona powiedziała, że miała akurat jeszcze kolejne objawienie, że tych trzech biskupów nie wyjdzie z piekła nigdy, nie? Ponieważ ten, no to jak ona tak pojechała po genitaliach ostro, no to oni ją ekskomunikowali i na tym się temat skończył. Ale ciekawą rzeczą jest, wiesz, to, że te objawienia się kompletnie nie różniły. I te O to postacie, chodzi, one były takie same. one były identyczne. Nawet te modlitwy, te dzienniczki, wszystko Tak, tak, jedno po tak. drugiej. To jest, różnica tylko była taka, że jedna posłuchała spowiednika i się nie odzywała, druga nie posłuchała i wyskoczyła przed szereg po prostu, no nie? No i tak, tak to było. I też właśnie, no, Fatima jest tą tajemnicą. Ja myślę, że do tego tematu Fatimy jeszcze spokojnie wrócimy nieraz. Tajemnica była, ale ta tajemnica to jest kilka słówek. Te dzieci mówią, przekazała nam kilka słówek i zabroniła powtarzać. To No, no, cała no, no. tajemnica. Także Więcej niż nie ma. do kwestii w ogóle Fatimy jeszcze na pewno wrócimy, bo teraz to jest tak na szybko robione oczywiście z tymi slajdami, ale jak zobaczymy, jak to wyszło, to udoskonalimy. Także na pewno. Najpierw zobaczymy, jak wyszło to nagranie. Bo tylko skończyliśmy dopiero na tym, jak ona wyglądała. No i właśnie. Że ona nigdy nie przedstawiła się jako Matka Boska. No. Nigdy Tak. nie powiedziała, kim jest. No to jest też właśnie ciekawe. Ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Wrzucajcie tutaj w komentarze pod filmem. Ja z kolei w opisie na miarę do Sylwii podrzucę, że osoby, które byłyby zainteresowane publikacją, a naprawdę warto, to Dziękuję. no. Także wiesz, ja też akurat w tych tematach trochę takich siedziałem, bo ja tam pisałem doktorat z Mormonów, także tam też były objawienia, prawda? Dosyć odpowiednie. Ja pisałam, przepraszam, że wejdę w temat, ale ja pisałam z Johna Hickey. On miał tam taką teorię, opartą na Kancie, że absolut objawia się na różne sposoby, poprzez religijnie, historycznie, geograficznie się dopasowując. Czyli u nas się będzie to objawiało na przykład jako Matka Boska, albo jako Jezus Chrystus, a gdzieś tam jako Wisznu, a Nie, gdzieś no. jeszcze jako coś innego. Ocz. I ja to sobie wzięłam do serca, jak pisałam ten doktorat, bo myślałam o objawieniach maryjnych. No Dlatego, tak, że no tutaj się pojawi czarna Matka Boska, a tam ze skośnymi oczami, nie? Ale Matka Boska normalnie jest postacią historyczną. Urodziła się 2000 lat temu, miała określoną postać. Gdyby miała się objawiać, powinna się objawiać w ciele, Tak, które tak, jej tak, ja dano. rozumiem, a nie w Afryce jako czarna, albo w Chinach jako żółta, nie? Co więcej ci powiem, jak robiłem badania na temat, bo ja chciałem, żeby mój doktorat nosił tytuł Sen młodszy brat śmierci, nie? Dlatego, że pierwotnie, dlatego, że no wszyscy lubimy zasypiać, choć nie mamy żadnej gwarancji, że się obudzimy. Jaki ładny tytuł, No naprawdę nie? piękny. I wiesz, i to jest ta, dlatego chciałem ten doktorat nazwać Sen młodszy brat śmierci. I ja się zajmowałem też śmiercią kliniczną, no to jakoś też jest ciekawe, że przecież śmierć kliniczna nie tylko jest u katolików, ale przecież u muzułmanów też, czy gdzieś indziej też, tak? No jakoś dziwnym trafem wszyscy widzą ten tunel, tak? A na końcu katolicy powiedzą, widziałem Jezusa, a muzułmanie powiedzą, a ja Mahometa. No i kiedyś u mnie na kanale zamieściłem rozmowę, wywiad z człowiekiem, który uważał się za ateistę. Ja mówię, a ty kogo widziałeś, nie? Bo on dwie śmierci kliniczne miał, nie? Więc ja mówię, a ty kogo widział? I dwie miał w tym samym miejscu. Dwa razy w życiu, w przeciągu, załóżmy tam, nie wiem, chyba różnica była 5 lat między jedną a drugą, wszedł do jednego pomieszczenia i w tym samym miejscu miał śmierci kliniczne. I powiem ci, a ja mówię, a ty kogo tam widziałeś na końcu, no nie? No on mówi z tekstem, że a ja tam nikogo nie widziałem, nie? I to jest właśnie też jest ciekawe, kto się ukazuje komu podczas śmierci klinicznej, bo przecież są różne wyznania, różne kwestie, tak? Mój tata też przeszedł śmierć kliniczną i opisywał, że był w pięknym ogrodzie, gdzie były takie piękne kwiaty pachnące. On był tak szczęśliwy, widział tam swoją matkę, był tak przeszczęśliwy i potem nagle ktoś go siłą stamtąd wyciągał, a on nie chciał wyjść. No to mój tata, jak przechodził śmierć kliniczną, była sytuacja, że on po prostu powiedział, że to było jakby mu się momentalnie niebo otworzyło, jakbyś widziała niesamowitą jasność i jakbyś jak torpeda wystrzeliła w tą jasność, nie? Jakbyś leciała po prostu jak torpeda w jeden jakiś punkt. Ale dobra, schodzimy z tematu. Ale jeszcze a propos nieba, które się otwiera, ta Matka Boska w maju, co się ukazała, ta Matka Boska Fatimska ukazała się dzieciom, ona nie powiedziała nawet, że ona jest z nieba. W oficjalnej wersji jest, skąd pani jest, przyszłam z nieba. Ona nie mówiła przecież, ona skąd pani jest, ona pokazała
palcem, że jest z góry. Skąd wiemy o tym? Bo jest świadectwo Joaquiny Vieiry z 17 roku, koleżanki Łucji, która z nią rozmawiała i pytała, co ty mówiłaś, co ta powiedziała, a co ona odpowiedziała, jak zapytałaś, skąd jest. Ona mi pokazała palcem, że jest no z nieba, ale stamtąd, nie z nieba eschatologicznego. Tak. To samo mówiła matka Łucji w czasie przesłuchań, że tak samo pokazała palcem, że jest z góry. No to jest właśnie i wtedy temat... dzieci mówiły, ale one mówiły, czy my też pójdziemy do nieba? Wy też. Ty i ty. A Franciszek będzie się jeszcze musiał dużo modlić. A w efekcie było tak, że Franciszek i Jacynta odeszli szybko, a to Łucja musiała się długo modlić. A potem był temat jeszcze z Łucją, czy Łucja była prawdziwa, czy podmieniona, nie? To no już... podmieniona, tak. To nie ma wątpliwości, że podmieniona. No. Jest taki doktor Chmielewski z Ameryki, on się zajmuje tym tematem bardzo dobrze. To może zostawmy to na następne spotkanie, te następne perełki, dobra? Na zjawiska, które towarzyszyły, bo wcale nie twierdzimy, że to było UFO. Nikt o tym nie mówi. No zgadza się. Ja to nawet nie wiem, co to było. Nie mam pojęcia. Dobra, dzięki ogromne. Zachęcam, dziękuję, żeby odwiedzić te namiary Sylwii. Zachęcam do nabycia publikacji jej. I pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo.